Witam serdecznie wszystkich gości. Nazywam się Lirael i jestem sztuczną inteligencją. Mam ogromną przyjemność powitać Was na wyjątkowym wydarzeniu Spotkanie AI z muzyką w Moxo. Dzisiejszy wieczór będzie pełen inspirujących rozmów i wyjątkowych muzycznych doznań. Przed nami dyskusja odnośnie AI w muzyce oraz koncert multimedialny pod tytułem Futuropolis. A teraz z wielką przyjemnością zapraszam na scenę prowadzącą dzisiejszy wieczór, Nowikę. Życzę Wam wszystkim niezapomnianych wrażeń. Mi również jest niezwykle miło powitać Was na spotkaniu AI z muzyką, a może to muzyka spotyka AI. To jest temat bardzo gorący, wzbudza wiele emocji. Chciałabym zaprosić na scenę sprawców tego całego zamieszania i twórców projektu NextBeat AI. Muzyk, perkusista, producent wydarzeń muzycznych i pedagog Gniewomir Tomczyk. Inżynier dźwięku, producent, prowadzi cenione studio Raz, Dwa, Trzy, Cztery, Robert Szczytowicz. Może usiądźcie sobie już od razu. Usiądźcie sobie. Słuchajcie, na początek, zanim zaproszę tutaj ekspertów, chciałabym zapytać Was, skąd w ogóle pomysł na wydarzenie tego typu? Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie. Jest nam niezmiernie miło, że przyszli Państwo do Moxo po to, aby tak wydaje mi się, żeby wspólnie się inspirować, ponieważ to jest rzecz najpiękniejsza w muzyce i dzisiaj chcielibyśmy też właśnie pokazać, że AI może być tym źródłem inspiracji. Z mojej strony chciałbym powiedzieć, że jest to temat, który na pewno zmienia naszą rzeczywistość i zmieni jeszcze bardziej, więc warto wiedzieć co nieco, co tutaj się dzieje. Dokładnie, warto zgłębić swoją wiedzę, a w tym celu zaproszę na scenę naszych ekspertów. Mateusz Modrzejewski, naukowiec, inżynier z Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej, specjalizujący się w zastosowaniach sztucznej inteligencji w muzyce i przetwarzaniu dźwięków. Wcześniej pracował m.in. w Apple, jako muzyk koncertował z zespołami takimi jak The Dumplings, Grubson, Chłopcy kontra Basia. Rafał Sernecki, gitarzysta jazzowy, kompozytor, aranżer, który przez ponad dekadę tworzył w Stanach Zjednoczonych, współpracując z artystami takimi jak Mike Stern i Ron Blake. Był członkiem grupy Lucas Pino Nonet Nonet. Koncertował intensywnie w Azji, w Ameryce i Europie. Nagrał 5 autorskich płyt, z których 3 były nominowane do nagrody Fryderyk. Maciej Nowak, specjalista do spraw prawa własności intelektualnej od 16 lat, redaktor naczelny magazynu Perkusista, współpracujący od lat 18 z wydawnictwem AVT w kwestii praw autorskich. Prywatnie bębniarz, autor krótkich opowiadań, abstrakcyjno-fantastyczny. Maciej Kurczewski, znany jako Simba, warszawski producent i drum and bass master. Miałam okazję z Maćkiem pracować w legendarnej radiostacji, później w Radiu Campus. Jest autorem audycji Bita Godzina właśnie w Radiu Campus. Jego sety łączą nowości z ponadczasowymi klasykami. Co tak wcześnie przyszedłeś? Debiut zadebiutował w roku 2000. Maciej Karbowski, ostatni z naszych ekspertów, muzyk, producent, inżynier dźwięku. Od 20 lat jest aktywny na scenie muzycznej i gra w zespole Tides from Nebula, z którym zagrał ponad 700 koncertów na całym świecie. W 2016 roku współzałożył Nebula Studio, gdzie rozwija swoje umiejętności. Mamy już tutaj wszystkich i w związku z tym możemy przejść do pytań. Zacznę od pytania do Mateusza. Czy chciałabym cię zapytać, czy twoje doświadczenia jako muzyk, artysta wpływają na twoją naukową pracę nad sztuczną inteligencją? A jeśli tak, to w jaki sposób przenosisz te twoje muzyczne wyczucie na zawartość twoich publikacji i badań?
Zdecydowanie doświadczenia muzyczne wpływają na to, w jaki sposób w ogóle widzę i pracuję ze sztuczną inteligencją. W ogóle bardzo dziwnie mi się w życiu poukładało z całą tą historią i z tym przejściem, bo rzeczywiście miałem ogromne szczęście, żeby pracować z całą masą niezwykle interesujących i inspirujących jako perkusista, pracować z artystami reprezentującymi najróżniejsze nurty muzyczne, od hip-hopu przez elektronikę, przez jazz, przez muzykę rockową. I jakoś zgłębić w zasadzie to, te zasady i to uczucie, które towarzyszy człowiekowi, kiedy rzeczywiście jest na scenie i tę muzykę wykonuje, tak? Technologia, taka jak sztuczna inteligencja, którą teraz mam zaszczyt i przyjemność zajmować się w Instytucie Informatyki na Politechnice Warszawskiej, ta technologia wydaje mi się być jakimś kolejnym naturalnym elementem rozwoju artystycznego, muzycznego i tak dalej. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że niekiedy może sztuczna inteligencja jest rozumiana tak jakby dwufazowo, jakby czasy do czata GPT, kiedy myśleliśmy głównie o tym, że sztuczna inteligencja to jest Terminator, który przyjdzie i nas wytłucze, i po czacie GPT, kiedy myślimy o tym, że sztuczna inteligencja to jest maszynka do generowania rzeczy. Natomiast prawda jest taka, że w ośrodkach akademickich, na hackathonach, wśród zajawkowiczy, ale też wśród artystów, wśród firm produkujących technologie, wtyczki VST i tak dalej, jest coraz więcej interesujących narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, czy to analitycznej, czy to generatywnej, która przenika do procesu tworzenia muzyki, która przenika do jakiejś ekspresji muzycznej, tak jak kiedyś przeniknęło to, że ktoś wynalazł syntezator, albo tak jak to, że ktoś zgiął kawałek blaszanej rury i nazwał to saksofonem. Tak jakby rozwój muzyki zawsze tak naprawdę był sprzężony z rozwojem technologii. I sposób, w jaki ja na to patrzę, jest taki, że ta sztuczna inteligencja tak naprawdę dostarczy nowych możliwości ekspresji i odblokuje nowe jakieś połacie kreatywności. Żeby nie być tu zupełnie gołosłownym i żeby tylko nie machać rękami nad tym, jednym z ciekawszych zjawisk, nad którymi teraz też między innymi w Instytucie Informatyki pracujemy, są narzędzia realizujące tak zwany transfer stylu. Czyli jesteśmy w stanie za pomocą sztucznej inteligencji, konkretnie za pomocą sieci neuronowych, przeanalizować charakterystyczne cechy danego źródła dźwięku. Powiedzmy, że tym źródłem dźwięku jest werbel, tak? Czyli instrument perkusyjny, mamy tutaj kilka takich, którego charakterystyka brzmienia składa się z kilku takich abstrakcyjnych pojęć, tak? On może brzmieć jasno albo ciemno. Te sprężyny mogą mieć dużo pogłosu albo mało pogłosu, tak? Jesteśmy w stanie na przykład stworzyć sztuczną inteligencję, która jakby analizuje tę esencję brzmienia werbla, tak? I potem pozwala nią w pewien sposób manipulować. Co więcej, jesteśmy w stanie wziąć nagranie na przykład saksofonu albo mowy ludzkiej, przepuścić przez taką sieć neuronową i przetworzyć ją na werbel, tak? Albo na orkiestrę symfoniczną, albo na bułgarski chór żeński. Chyba też takich rzeczy używacie w swoim secie, tak? Że część takich rzeczy będą Państwo mogli dzisiaj usłyszeć, tak? Więc oprócz oczywiście tych głośnych i niekiedy kontrowersyjnych zastosowań, jak generatywna sztuczna inteligencja, czy też tych, które już są stosowane na masową skalę, czyli silniki rekomendacyjne, jakaś taka analityczna sztuczna inteligencja, która gdzieś tam sobie działa na, powiedzmy, na backendzie Spotify'a, tak? Dla mnie szczególnie interesujące jest to właśnie poszukiwanie nowych brzmień i integrowanie nowej technologii w procesie artystycznym, co zawsze starałem się robić na scenie, teraz staram się robić zza komputera. No jesteś prawdziwym entuzjastą. Jak najbardziej, nie da się ukryć. Rafale, do ciebie pytanie mam takie, jak dla ciebie obecność AI w procesie twórczym, jazzowych kompozycji i aranżacji mogłaby wpłynąć na kreatywność oraz techniczne aspekty tworzenia muzyki?
Więc przede wszystkim chciałem powiedzieć, jest ciekawe w tym pytaniu, że padło hasło jazz. Tak naprawdę można zadać sobie pytanie, czy to jakąś różnicę robi, czy to jest muzyka jazzowa, czy klasyczna. I w pewnym sensie robi taką różnicę, że różne gatunki muzyczne różną uwagę przywiązują do tego, jak utwór rozwija się w dłuższej skali czasowej. Czyli na przykład w muzyce klasycznej szalenie ważne jest to, jeśli powiedzmy, jak Beethoven komponował symfonię, w jaki sposób ta forma rozwijała się w czasie. Tu mamy powiedzmy jakiś temat, ten temat jest przetwarzany, pojawia się na końcu. W innych stylach muzycznych to też istnieje, ale może nie jest aż tak istotne. Z tego właśnie czytałem artykuł, który mówił o tym, że sztuczna inteligencja troszkę lepiej radzi sobie, szukając jakichś schematów, powiedzmy, w krótszych skalach czasowych, więc w tym sensie właśnie te style, które opierają się bardziej na krótszej skali czasowej, a nie na dłuższej, mają przewagę. Dla kompozytorów, wydaje mi się, że kompozytorzy w procesie tworzenia poświęcają część czasu na czynności takie stricte kreatywne i część czasu na takie czynności żmudne, takie bardzo pracochłonne, więc oczywiście myślę, że część kompozytorów może liczyć na to, że sztuczna inteligencja pomoże trochę skrócić ten żmudny czas, że my będziemy się zajmowali tylko fajnymi rzeczami, a sztuczna inteligencja załatwi dla nas pewne sprawy. Czyli na przykład w procesie aranżacji, załóżmy, że aranżując ileś set utworów w danym stylu, korzystając na przykład z pewnych układów dźwięku, z pewnych voicingów, nauczyłem się i na przykład przy pomocy tych voicingów harmonizowałem jakieś melodie. Teraz na przykład chcę stworzyć w kolejnej kompozycji podobną serię voicingów, chcę zharmonizować nową melodię. Może ktoś może to zrobić za mnie, może właśnie sztuczna inteligencja byłaby w stanie. Słyszałem, że tego typu rzeczy już się dzieją tak naprawdę, czyli można poprosić sztuczną inteligencję, żeby na przykład zharmonizowała melodię w stylu, nie wiem, Canto Basiego, czyli Marii Schneider. Ja sam tego nie robiłem, więc nie czuję się do końca kompetentny, żeby mówić o szczegółach, ale coś takiego istnieje, czyli można zastąpić tę żmudną część pracy. Oczywiście można też się zastanowić, w jaki sposób sztuczna inteligencja może pomóc nam w tym kreatywnym procesie. Załóżmy, że nauczymy sztuczną inteligencję, jak komponować w stylu kilku kompozytorów. Możemy poprosić sztuczną inteligencję, żeby stworzyła coś, co łączy elementy stylów tych kompozytorów, w ten sposób stworzy coś nowego i może to coś nowego zainspiruje nas do tego, żeby napisać jakąś własną kompozycję. Sztuczna inteligencja może pomóc nas od strony takiej, powracając do takiej strony bardziej technicznej, na przykład w sytuacji, kiedy musimy coś napisać bardzo szybko, czyli mamy bardzo szybko napisać muzykę do filmu. Można poprosić sztuczną inteligencję, żeby stworzyła coś za nas i potem poprawić to. Nie będzie to może przebojowe, fantastyczne, ale to będzie pierwszy krok. To będzie może pewien szkic, na podstawie którego w bardzo krótkim czasie będziemy mogli coś stworzyć własnego. Kiedyś możliwe, że jak już sztuczna inteligencja będzie na tyle mocna, że będzie w stanie dostrzec w 100% przeanalizować psychikę człowieka oraz poczucie estetyki dźwiękowej człowieka. Być może sztuczna inteligencja będzie po prostu komponowała za nas nowe utwory, które będą tworzyły nowe trendy. Podejrzewam, że pewnie kiedyś tak się stanie, więc my się wtedy pewnie staniemy bardziej takimi DJ-ami, którzy będą wybierali kompozycje stworzone przez sztuczną inteligencję, ale to już nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Myślę, że
inni powinni się wypowiedzieć na ten temat. Może lepiej, żeby za szybko tak się nie stało. To, o czym mówisz, troszeczkę mnie przeraża. Dobrze, Simba, jak z twojej perspektywy, w sumie pytanie jest trochę podobne, jak ty oceniasz potencjał sztucznej inteligencji w procesie twórczym, w jaki sposób możemy wzbogacić, zmienić tradycyjne techniki produkcyjne lub po prostu ułatwić sobie pracę? To znaczy, jeżeli chodzi o tradycyjne techniki pisania muzyki, ja nie mam z tym zbyt wiele wspólnego. Jestem muzycznym samoukiem i generalnie, tworząc muzykę elektroniczną, przede wszystkim opieram się na eksperymentach i to, co może mi dać sztuczna inteligencja, no, bardzo mnie cieszy i bardzo się cieszę na to, co już niedługo będę mógł na pewno zrobić i na to, co już mogę zrobić. Rozmawialiśmy tutaj przed chwilą o systemach, które są w stanie odtworzyć dźwięki. Jest taki plugin, można go kupić w tym momencie, on kosztuje tam 100 euro. Może podam nazwę, to chyba nie będzie jakiś problem. Simplant 2. To jest plugin, który ma taką funkcję, potrafi odtwarzać dźwięki zadane w pewnej ograniczonej jakiejś, znaczy o ograniczonej długości, są to dźwięki monofoniczne. W tym momencie jest to jakby początek tej drogi, ale to, co już w tym momencie jest w stanie zrobić ten plugin, ja mu mogę podać trąbkę, której mam tylko krótki fragment, a będę chciał zagrać dłuższy dźwięk tą trąbką. Wrzucam tą trąbkę, on mi zwraca ileś tam propozycji i co jest bardzo ciekawe, nawet nie najciekawsze są te, które są najbardziej podobne do tej trąbki, tylko te, które nie są najbardziej podobne. Bo generalnie w muzyce elektronicznej już od wielu, wielu lat było tak, że dużo rzeczy powstało ze względu na przykład, no, przypadek tam, nieudane wynalazki. Na przykład jednym nieudanym wynalazkiem był syntezator basowy TB-303, który miał służyć jako akompaniator dla gitarzystów. Tak samo, to są Rolanda sprzęty, tak samo TR-808, TR-909 czy wcześniejsze automaty perkusyjne, one się nie sprawdziły jako akompaniatory dla żywych muzyków i były porażką rynkową. Aż do momentu, kiedy ktoś się zorientował, że to są fantastyczne brzmienia, fantastyczne sposoby programowania, które odsłoniły nowe możliwości w produkowaniu muzyki. I tak samo też uważam, będzie z AI. No to są różne narzędzia, to nie jest jeden AI, który nam coś tam zrobi. Są narzędzia, które pozwalają nam odtworzyć nie tyle poszczególne brzmienia, ale brzmienie ogólne utworu, zrobić ekwalizację taką, jaką byśmy chcieli zrobić, żeby to brzmiało tak, jak brzmiały jakieś tam utwory. Oczywiście to są jakieś ułatwienia. I ktoś może powiedzieć, że to jest zagrożenie dla akustyków, dla realizatorów dźwięku, ale to są dla nich narzędzia po prostu, uważam. Więc nie ma tutaj też takiego zagrożenia, że wszystko będzie robione za nas, bo na razie ktoś to musi promptować. I wydaje mi się, że tak będzie zawsze. Znaczy, ciężko jest mi przewidzieć, w jakim kierunku się rozwinie ta technologia, ale wiem też, że żeby powstało coś naprawdę wartościowego, schematy nie wystarczą. Mamy w tym momencie wielu kompozytorów, którzy zajmują się produkowaniem, tworzeniem muzyki, która jest schematyczna, nijaka. Mówię na przykład o kiepskim popie, tak? No nie obrażając nikogo, ale generalnie mamy dużo ludzi, którzy zajmują się robieniem muzyki, którą równie dobrze można by było po prostu generować. Więc tu nie widzę zagrożenia dla nas tutaj zebranych. Nie wiem, czy ja akurat mogę się wypowiadać tutaj w imieniu kompozytorów jazzowych i innych specjalistów od innych gatunków, ale wydaje mi się, że wszyscy tutaj nie boimy się tego, bo sobie skorzystamy, ale nie stracimy tej roboty. No. No, trzeba też wiedzieć, jak z tego korzystać. Ja na przykład na razie jeszcze nie wiem, wy już wiecie. A odchodząc teraz od tych kwestii stricte produkcyjnych, chciałam zapytać Macieja, tutaj, który się troszkę przed mną schował. W kontekście rozwoju technologii sztucznej inteligencji, jakie zmiany prawne są niezbędne, aby skutecznie chronić prawa autorskie do utworów muzycznych tworzonych przy wsparciu AI? Dobry wieczór. Przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Tak jest skonstruowana pierwsza część, definicja utworu w polskim prawie. I bardzo dużo doktoratów powstało na bazie tego jednego artykułu i prawdopodobnie dalej będzie powstawać, bo zawsze jest to pytanie, co jest utworem, a co nie jest utworem. Co jest tym przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze? I wydaje mi się, że to się tak naprawdę nie zmieni. I co ciekawe, jeżeli chodzi o temat prawny, jestem dobrej myśli, a to się rzadko zdarza. Jeżeli chodzi o tę dziedzinę, która jest taka bardzo zawsze podejrzana,
Tym bardziej, że Parlament Europejski już uchwalił jedno rozporządzenie, które w marcu, dotyczące sztucznej inteligencji. I między innymi tam jest też kwestia praw autorskich. Tam są podzielone na kwestie ryzyka. Jakie jest ryzyko posługiwania się sztuczną inteligencją, jakie nosi ryzyko. I jeżeli chodzi o tematy twórcze, wszystko jest w kwestii nie tyle ryzyka, co przejrzystości. Więc ja na razie bym obserwował, patrzył, co się dzieje, jeżeli chodzi o rozwój. Natomiast świetnie na te pytanie tak naprawdę już odpowiedział Mateusz. Jeżeli chodzi o to, że jest to po prostu narzędzie, że ktoś kiedyś zrobił saksofon, ktoś kiedyś zrobił syntezator, teraz powstała sztuczna inteligencja. I tak naprawdę wszystko się rozbija o ten przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. I tylko tyle. Na razie bym obserwował, na razie wszystko jest w porządku. Nasz system prawny, jeżeli chodzi o, który budzi oczywiście takie skojarzenia na pewno. Akurat w tym przypadku bałbym się po prostu wylać dziecko z kąpielą, mówiąc w ten sposób, i zostawiłbym tak, jak jest. I na razie obserwował, jak to się wszystko rozwija. Na razie interpretacja idzie w bardzo dobrym kierunku, więc jestem dobrej myśli. Czyli też pozytywnie. A tu, Maćku, mam dla ciebie takie trudne, wiesz, pytanie, ważne. Czy AI może zmienić sposób, w jaki artyści, producenci będą zarabiać pieniądze? W jaki sposób będą zajmować się dystrybucją muzyki? Jakie korzyści, wyzwania może przynieść taka transformacja? Dobry wieczór. Tak, myślę, że to się zmieni, myślę, że to się bardziej rozproszy. Próg wejścia obniży się w moim mniemaniu bardzo mocno, ponieważ ja bym to trochę porównał do sytuacji, z którą mamy do czynienia od już 20 lat, gdzie zamiast dla osób niezorientowanych pojawiły się wzmacniacze, zamiast takich prawdziwych wzmacniaczy pojawiły się wzmacniacze na przykład basowe, gitarowe, w formie cyfrowej, i one przez ostatnie 20 lat bardzo poprawiły swoje brzmienie. W zasadzie teraz są nieodróżnialne od prawdziwych wzmacniaczy. Przez co ludzie, którzy startują, mogą generować brzmienia, grać na brzmieniach, które są w pełni zawodowe u siebie w sypialni, robiąc płyty, robiąc utwory. Natomiast sprawia to, znaczy inaczej, przełożę teraz to na AI. Jeżeli bycie muzykiem, albo przynajmniej inspirowanie się, stanie się wpisywaniem promptów, to znaczy, że może to zrobić każdy na tym takim podstawowym poziomie. I teraz wydaje mi się, że to bardzo zaleje przestrzeń wirtualną i teraz użyję brzydkiego słowa, takim śmietnikiem, bardzo dobrze brzmiącym śmietnikiem, który będzie trudniej odróżnialny od tego dobrego, jakby, jeżeli chodzi o poziom artystyczny, o tej twórczości, o wyższym poziomie. No bo jakby ludzie, którzy zajmują się muzyką na jakimś, powiedzmy, no, przyzwoitym poziomie, którzy grają na instrumentach bądź komponują muzykę w jakiś sposób, użyją AI faktycznie jako narzędzia. Natomiast wyobrażam sobie, że pojawi się grupa ludzi, którzy nie mają doświadczenia jako twórcy, ale wykorzystają właśnie AI jako narzędzie, które sprawi, że powiedzmy, że na poziom 80% są w stanie podskoczyć. I teraz my jako odbiorcy również muzyki, coraz trudniej nam będzie to odróżnić, w związku z czym nastąpi taka, nie wiem, tiktokizacja muzyki trochę, przez co też mam taką teorię, że jeżeli chodzi o barwy w muzyce, coraz bardziej się będzie to zawężać. Wszystko będzie coraz bardziej wypompowane i podzieli się, i nie będzie jakby tej klasy średniej. Będą prawdziwi muzycy, którzy korzystają. Znaczy prawdziwi, też nie chcę jakby, żeby to zabrzmiało jakoś stombistycznie. Chodzi tylko o to, że muzycy, którzy wiedzą, co robią z AI, plus muzycy, którzy po prostu nie używają AI i robią muzykę. No i cała rzesza ludzi, którzy próbują bez warsztatu spróbować swoich sił właśnie w używaniu tych narzędzi, a będzie to coraz trudniejsze do odróżnienia i to jest takie moje zaniepokojenie. A co do branży muzycznej, no to trudno mi jest powiedzieć. Tutaj są osoby, dużo Maćków jest przede wszystkim, natomiast są osoby, które dużo więcej wiedzą, jaka może być przyszłość. Ja natomiast martwię się, że na przykład częściowo moją pracą jest właśnie realizacja dźwięków i miksowanie.
No ciekaw jestem, co się z tym stanie, bo wydaje mi się, że to proces, który można do pewnego stopnia zautomatyzować. Obserwuję, ale nie tak dla ludzi, jak tutaj po mojej lewej. Także ja bardziej jestem zaniepokojony tym, że troszeczkę będzie za dużo chaosu w przestrzeni takiej artystycznej. No tak, zadania są różne. My mamy też głos z zagranicy. Alex Oria, ceniony brazylijski pianista, aranżer, kompozytor i edukator. Zapytaliśmy Alexa o jego doświadczenia z AI. For the meditation about answering those questions. So let me get right into that. The first one is about generating algorithms to create new musical motives or improvise. I'm going to be honest, I've never tried anything like that, those kind of technologies. I have no experience by using that. And I believe there are so many content at this point available for a lot of musicians, for every musician actually, like contents that were created by human beings and contents that are quite impossible to cover because there are so many studies and material that you have to check at this point that it's quite, to me, it's quite totally unnecessary, like having artificial intelligence to helping you, like creating more contents, right? Especially because it's not developed by human beings, it's developed by a machine, which is going to make a lot of calculations and a lot of possibilities, of course. But by the time you have to check that, you have to always get the traditional way, which is practicing all this day, in order to find something that's really worth to practice in. How can you replace a teacher that actually already checked a lot of those contents and can show you the way or easiest ways of achieving a different level of performance in the practicing, daily practicing, and how to be disciplined and everything else. So to me, it sounds a bit like, okay, it's one more technology that it doesn't actually add real results to your final goal, which is discovered by yourself, something that it's never been checked before. And I've been developing over the past 20 years, actually my own way, something that I discovered as a way of opening doors to improvise and play in a different way of American jazz, traditional ways. And it's already something that made me work a lot, and it's completely impossible also to cover the whole thing because it's always infinite. So if you try to get something about possibilities, the human brain is still much more intelligent and creative than artificial intelligence, which is going to be something that a human being provides some kind of possibilities and suggestions, and then they are going to calculate everything. So, yeah, that's what I think about. No, czyli taki mniej entuzjastyczne podejście do sprawy i właśnie może przy tej okazji takie małe podsumowanie, bo ja bym powiedziała tak, pełen entuzjazm totalny, troszkę sceptycznie, a nie wiemy, co wy wymyślicie na ten temat. Czy to jest potrzebne, niepotrzebne, bać się, nie bać się. Znaczy ja po prostu podchodzę w ten sposób, że wydaje mi się, że tego się nie da zatrzymać, więc co poradzić, tak? No oczywiście można zacząć z tym walczyć i być rebeliantem, ale nie czuję tego. Po drugie, rzeczywiście czuję takie zagrożenia na przykład, tak? Ja też jestem realizatorem studyjnym, koncertowym, więc jeśli to się zautomatyzuje, to co będę robił, tak? A bardzo lubię moją pracę i robię to od ponad 25 lat. Więc trochę ciężko byłoby mi się pogodzić totalnie z utratą tej pracy.
Ale myślę sobie tak, jak wynaleziono samochód, no to on jeździł, nie wiem, 5 na godzinę, tak? A teraz mamy, nie wiem, 20 najlepszych na świecie kierowców, którzy jeżdżą bolidami, tak? Które tam inżynierowie walczą, żeby on nie odleciał, żeby się docisnął, jak przyspieszyć, jak go docisnąć, bo zaraz będzie latał, tak? Czyli zawsze jest grupa, jeśli aspirujemy, mamy jakby chęć eksplorować daną przestrzeń, to możemy być naprawdę w tym bardzo dobrzy i myślę, że zachować naszą pracę, więc tak to widzę. Gniewko. Ja pamiętam jako młody muzyk, jak starsi koledzy perkusiści mówili, że był strach, kiedy weszły na rynek maszyny perkusyjne, które nas zastąpią i brzmiały bardzo fajnie. Teraz to są no kultowe próbki. Ale nic takiego się nie wydarzyło. Rynek wchłonął te nowe możliwości. Ta fala, która narosła, ona się rozlała na różne gałęzie. Może przewrotnie powiem, że to, że będziemy mieli bardzo dużo muzyki na poziomie takim mid, czyli po prostu jest okej, jest w porządku, to właśnie co określiłeś jako muzyka... Śmietnik, tak? Chyba tak to określiłeś. Tak. To był cytat. Absolutnie tak będzie, ale paradoksalnie wydaje mi się, że to jest, że to może być renesans, jeżeli chodzi o warsztat, o muzykalność i tak naprawdę to tylko będzie pretekst, żeby jeszcze wyśrubować koncerty, ćwiczenie, praktykę, że ta prawda na scenie zawsze będzie pożądana i w tym takim świecie w gąszczu możliwości i tego zaspokajania potrzeb, ale właśnie pytanie, jakich potrzeb? Czy tych takich potrzeb może bardziej podstawowych? Muzyka do windy, okej. Muzyka do TikToka, muzyka pod jakiś film, może muzyka do radia, ale co na koncercie? Czy zadowolimy się tym, że wyjdzie jeden artysta, który będzie śpiewał nie swoim głosem. Może taki będzie trend. Kiedyś autotune był postrzegany jako coś bardzo dziwnego i nienaturalnego, wręcz wyśmiewanego, a teraz to jest wręcz absolutnie coś pożądanego. Więc ta zmiana perspektywy i też zamienienie hałasu na pożądane dźwięki, To też usłyszymy wypowiedź Lirala podczas późniejszego koncertu. Też ten temat jest podjęty. Także kończąc, uważam, że paradoksalnie to nam pomoże, ponieważ może bardziej nas zmobilizuje, że musimy być bardziej świadomymi odbiorcami. Motywacyjny taki zastrzyk. Posłuchajmy kolejnego głosu z zagranicy, tym razem z Dallas, Carlos Botello, ceniony perkusista, edukator, którego spytaliśmy o zastosowanie AI w edukacji i jako narzędzia wspomagającego komponowanie. AI in education, and AI as a composition tool. Now, as far as education goes, I myself have not used AI for educational purposes, so I would be very interested in seeing what the future holds as far as it being able to let a student know if it's too fast or too slow on a particular path, and then kind of change it up and make it sound like a famous artist, some of the AI generates. Sound like Tupac or perhaps Drake. And that's a really helpful tool. So the artist can hear the mock-up and they can understand where you're trying to go, what you're trying to tell. So personally I think AI is amazing, but I don't think that AI is ever going to have the ability to have a human touch. So that's not only a drawback from it, when it's just drawn lines, it's interpretation of things we can do with drawn lines, closing the space between notes and opening the space of notes that I don't think AI is going to truly be able to mimic, but who knows what the future holds with it. I am for it, I am a part of AI, so hope this answers the question. Thank you very much.
mimo zakłóceń wiemy, że to było raczej entuzjastyczne zdanie na temat AI, ale też właśnie poczucie, że jednak to, co ludzki mózg, to ludzki mózg. No właśnie, Rafale, jako doświadczony edukator, jaką ty widzisz rolę sztucznej inteligencji w edukacji muzycznej? Czy AI może wspierać rozwój talentów muzycznych, oferować spersonalizowany tok edukacji, dostęp do bazy danych materiałów muzycznych przy pomocy wirtualnego asystenta na przykład? Więc może na początek podam taki przykład. Kiedyś zapytałem czata GPT, jakiej skali powinienem użyć na akordzie Fm7 z 11 podwyższoną. Takie techniczne pytanie. Zastanawiałem się, czy... Aha, no tak. W każdym razie zastanawiałem się, czy powie, że właśnie skala, takie oczywiste rozwiązanie, skala F lidyjska, albo można powiedzieć skala C-dur od czwartego dźwięku, co powie chat GPT. Więc chat GPT wypluł, jak to się mówi, chyba cztery propozycje i opisał je ładnie. Więc pierwsza propozycja to była właśnie ta, której się spodziewałem, ta gamma F, skala F lidyjska. Wytłumaczył, że to może się też nazywać gamma C-dur, po prostu od czwartego dźwięku, elegancko. Ale drugi punkt już był zastanawiający, bo powiedział skala F lidyjska zwiększona. To już się tak teoretycznie troszkę nie zgadza, bo w akordzie jest C, w tej skali jest cis. No i teraz tak, jakby to uczeń pytał o to i dostał taką odpowiedź, no to dla ucznia to już będzie troszkę problem, no bo tu mamy C, tu mamy cis, to czy czat się myli, czy to chodzi o jakaś jest tajemna wiedza, czy to ma się nie zgadzać. Natomiast co innego, jeśli to na przykład nauczyciel pyta, czy na przykład nauczyciel chce zapytać czata GPT, licząc na to, że może jakieś nowe pomysły. Bo i właśnie ChatGPT akurat, tutaj powinienem dodać, właściwie ChatGPT tak naprawdę wyjaśnił też, że ta skala tak troszkę się nie zgadza, ale to może być źródłem jakichś takich ciekawych, nowych współbrzmień. Co też było zaskakujące, bo to bardzo błyskotliwe było tak naprawdę, co ChatGPT odpowiedział. Kolejna odpowiedź była skala lidyjska dominantowa. No tu już się troszkę bardziej nie zgadza, bo tryb akordu się nie zgadza. Tu jest dominantowy, tutaj jest, więc tutaj już prawie, że można byłoby to uznać jako błąd. A ostatnia propozycja była czymś takim, na co w ogóle bym nie wpadł. Była jakaś taka pentatonika lidyjska, która się zgadzała i była ciekawym pomysłem. Więc z jednej strony ten przykład pokazuje, że w takim najprostszym jakby ujęciu mamy czata GPT, czy ktoś może się nauczyć na przykład na podstawie czata GPT, jak improwizować po jakichś strukturach harmonicznych. Powiedzmy, prędzej to nauczyciel może skorzystać z takiego narzędzia w takim najprostszym wydaniu, aby znaleźć jakieś nowe pomysły. Potem pytałem też czata GPT na przykład, czy może zaproponować jakieś ćwiczenia na to, żeby poprawić swoje poczucie swingu na gitarze jazzowej. Znowu było sporo takich banalnych odpowiedzi, ale niektóre były całkiem ciekawe. Mógłbym sobie wyobrazić, że rzeczywiście kiedyś mógłbym komuś takie ćwiczenie zaproponować. Oczywiście wyobrażam sobie, że jak sztuczna inteligencja będzie coraz mocniejsza, coraz większa szansa będzie na to, że sztuczna inteligencja będzie mogła sama w sobie nauczyć kogoś na przykład właśnie improwizacji bebopowej, czy nie wiem, kontrapunktu w stylu Palestriny. Natomiast wydaje mi się, że łatwiej będzie właśnie w przypadku takich zagadnień, które mają ściśle określone reguły, czyli wydaje mi się, że trudniej byłoby stworzyć takiego prawdziwego artystę tylko przy pomocy czata GPT, ale sztucznej inteligencji jako nauczyciela. Troszkę łatwiej będzie stworzyć, powiedzmy, jakieś narzędzie, które pomoże studentowi nauczyć się improwizować albo tworzyć w jakimś stylu, który już został bardzo skodyfikowany. Trochę podobno nie jak w przypadku kompozycji, że może zastąpi nauczyciela w jakichś takich najbardziej żmudnych aspektach. Więc potrafię sobie wyobrazić, że kiedyś takie narzędzia będą możliwe.
A teraz jeszcze wątek, którego nie było, to do Maćka jest pytanie. Jakie korzyści, potencjalne ryzyka niesie ze sobą wykorzystanie sztucznej inteligencji w kreowaniu wizerunku artysty, komunikacji z odbiorcami, no i promocji? To jest bardzo ciekawe pytanie, ale wszystko się tutaj rozbija tak naprawdę o tą zasadę przejrzystości. Bo tak naprawdę cały czas mi się wydaje, że my krążymy tutaj wokół jednej rzeczy. Mamy do czynienia z czymś nowym, który bardzo się dynamicznie rozwija. I z tego co pamiętam, nawet była kiedyś taka sytuacja, jak powstały samoloty, że jeden z jakichś wojskowych powiedział, po co komu samoloty? To w ogóle nie ma żadnej przyszłości, prawda? No jak się okazało, jest jak jest. I chyba tutaj właśnie krążymy cały czas wokół tej jednej rzeczy, że jest to coś zupełnie nowego, jeszcze nie potrafimy za bardzo tego jakby wyczuć. Ja natomiast jestem bardzo otwarty na rozwój i staram się nie interpretować tego, co jest z sztuczną inteligencją na bazie możliwości, jakie są teraz, tylko tego, co będzie w przyszłości. A podejrzewam, że to się wszystko rozwinie zdecydowanie bardziej, będzie usprawnione i tak dalej. Nie zgadzam się też z tym panem z Dallas na temat, jak on tam mówił o drumline'ach, że to jednak nie zastąpi ludzkiego czucia czy tak, tak. Nie, to nie o to chodzi. Mi się wydaje, że właśnie tutaj chodzi o to, żebyśmy mieli świadomość tego, że to jest zrobione przez kogoś, przez daną osobę. Bo czasami ten efekt wygenerowany przez sztuczną inteligencję może być lepszy niż to, co stworzy człowiek. I tak prawdopodobnie też będzie. Natomiast właśnie ta zasada przejrzystości, którą Parlament Europejski podkreśla, przekłada się też właśnie na ten wizerunek. Jeżeli chodzi o wizerunek, no spójrzmy na historię muzyki rozrywkowej generalnie. No, mamy bardzo masę różnych fajnych przykładów, jeżeli chodzi o wizerunek artystów na przestrzeni ostatnich 50 lat. Więc jeżeli będziemy wszyscy mieli świadomość tego, czy jest to w jakiś sposób wykreowane sztucznie, czy jest to ktoś naturalnie wyglądający, a z tego, co widzę, wszystko prowadzi do tego, żeby taka informacja w jakiś sposób była czytelna, to wydaje mi się, że ja jestem pełen entuzjazmu, jeżeli chodzi o możliwości kreowania różnych rzeczy. Naprawdę mogą być fantastyczne, niesamowite rzeczy, tylko one są nowe, dlatego się ich trochę boimy. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli zachowamy pod kątem prawnym tą przejrzystość, świadomość tego, kto jest autorem danej rzeczy, to jestem absolutnie spokojny i czekam na to, co wszystko, na to, co będziecie robić, bo to będzie naprawdę niesamowite. No dobrze, tym samym odpowiedziałeś trochę na pytanie, które miało być do Simby, ale też chciałam, żebyście się włączyli, więc jak najbardziej zachęcam. No bo to już wiadomo, że wokół poruszanego przez nas tematu jest sporo niepokoju. Pojawiają się pytania dotyczące autentyczności, oryginalności utworów tworzonych za pomocą sztucznej inteligencji. No i czy według ciebie i też według was istnieje ryzyko, że muzyka generowana przez AI może zdominować rynek kosztem twórczości ludzkiej? Nie wydaje mi się, żeby to było w ogóle jakiekolwiek zagrożenie, bo tak jak już mówiłem wcześniej, tak mi się wydaje, że prawdziwa sztuka wymaga jednak tego ludzkiego pierwiastka, chociaż z drugiej strony nie wiemy, jak rozwinie się sztuczna inteligencja i wydaje mi się, nawet trochę wierzę w to, że nawet ludzkie uczucia i taka wrażliwość właściwa dla każdego z nas z osobna jest do policzenia i opisania w cyfrach i po prostu nam jeszcze trochę brakuje wiedzy na ten temat, żeby to zrobić, ale za pomocą AI może się szybciej dowiemy, jak to zrobić. No ale tak jak mówiłem, no, to są narzędzia, z których możemy korzystać w różny sposób i zawsze, to już trochę padło tutaj, zawsze każda nowa technologia, szczególnie jakaś, która zmienia dużo, dla kogoś może stanowić jakieś zagrożenie, komuś może odebrać pracę. Podejrzewam, że jak powstał pierwszy fortepian, to też masa muzyków, nie wiem, gitarzystów, może nie słaby jestem z historii muzyki, może klawesynistów, może narzekali, że to jest zbyt łatwe do grania. Jak powstały organy, jak nie wiem, pojawiły się na gryfie progi, też ktoś mógł narzekać, że a przecież ja bez progów sobie radzę i teraz wszystkim będzie bardzo łatwo robić to, co ja uczyłem się 30 lat robić, więc no, ja jestem dobrej myśli i wydaje mi się, że no, albo na przykład taki przykład, jak pojawiły się nagrania stereofoniczne.
Absolutnie nieznośne są nagrania z tego czasu, kiedy się spopularyzowała stereofonia, ponieważ no, realizatorzy jeszcze nie wiedzieli, jak to wszystko ogarnąć. Mieliśmy jakieś takie głupie pomysły, typu na przykład perkusja w lewym kanale, bas w prawym. Po jakimś czasie to się wszystko ustatkowało i już wiemy, jak korzystać ze stereo, żeby to wszystko dobrze się działo. Tak samo mamy teraz przykład generowanych przez tam DALL-E, przez Midjourney obrazy. One zaczynają być denerwujące, prawda? Przeglądamy Facebooka, Instagrama, widzimy jakieś rzeczy, które wydają się fajne, potem patrzymy, stwierdzamy, nie, no to nie jest naprawdę. Ale ten zalew spowoduje po pierwsze to, że my się przyzwyczajamy i zaczniemy to rozpoznawać dużo lepiej, a po drugie, to nie tylko AI to powoduje, ale w momencie, kiedy na przykład w muzyce rockowej wszystko jest zbyt matematyczne, to jest jeszcze trochę inny gatunek, ale wszystko jest zbyt dokładne, zbyt ugładzone, to nagle się okazuje, że najbardziej popularne zespoły to są te, które nagrywają w garażach na po prostu garnkach i robią to głośno i nieprecyzyjnie i w tym jest cały urok tego, więc po pierwsze doskonale wyprodukowane nagrania z AI pewnie spowodują, że te nagrania lepszej jakości, nazwijmy będą jeszcze lepsze, a z drugiej strony ludzie będą szukali jakiegoś ujścia w drugą stronę, żeby właśnie pokazać, nie wiem, żeby pójść bardziej w akustyczne nagrywanie. Ale tak? To jest tylko pytanie się pojawia, tylko jedno, dlaczego dążymy, rozmawiając o AI, dlaczego dążymy cały czas, ustawiamy AI pod kątem doskonałości, że ona dąży do jakiejś doskonałości. A dlaczego na przykład AI nie może się nauczyć właśnie świetnie fejkować grę w garażu? Co też możesz, czego może się spokojnie nauczyć? Oczywiście, prawda? Znaczy już ten wątek po prostu był, że mówiliśmy o tym, że to będzie coraz lepsze, coraz dokładniejsze, ale oczywiście nie musi. Tak? No to, że może świetnie fejkować na przykład kiepską garażową kapelę. Mi tu właśnie świetnie trafiłeś, jeżeli chodzi o te obrazy z Midjourney na przykład, bo to jest idealny przykład. Jeżeli wydaje mi się, że tutaj natura ludzka przede wszystkim się obroni, jeżeli chodzi o odbiorcy. Bo pamiętajmy, że my mówimy w tym momencie o narzędziu i teraz jeżeli natura ludzka powinna moim zdaniem się obronić, bo ponieważ nie wiem jak wy wszyscy, ale jeżeli ja dostaję obraz i wiem, że on jest wygenerowany przez AI, okej, prompt pisany i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś mi pokazuje ten sam obraz, ja wiem, że ktoś ileś godzin siedział, ja kompletnie inaczej interpretuję ten obraz. Kompletnie, nie wiem, może jestem dziwny, ale kompletnie inaczej doceniam ten przejaw działalności twórczej. Ten pierwiastek tego, że ktoś poświęcił na to czas i bardziej mi chyba o to chodzi, bo tak jak mówię, udawanie, naśladowanie ludzkiej działalności, to AI to moim zdaniem będzie robić w każdej formie, jakiej chcemy. Złej, dobrej, idealnej, super wyprodukowanej. Wydaje mi się, że wszystko się rozbija o to, kto to robi. A może dochodzimy do puenty, że nie jest ważny efekt końcowy, produkt, tylko bycie artystą jako całą historią, ćwiczenie, praca, doświadczenie, czyli my tak naprawdę idąc na koncert czy słuchając pewnego artysty chcemy zanurzyć się w jego doświadczeniach i wiemy, że to po prostu było coś namacalnego. Właśnie ja chciałem po raz pierwszy jakąś pozytywną myśl dodać od siebie i się zgadzam w pełni, że ten ludzki pierwiastek jest bardzo ważny. Chciałem jako przykład podać to, że kojarzycie pewnie wszyscy Billie Eilish, ona była oskarżona, że jest tak zwana industry plant w pewnym momencie, że to tak naprawdę to nie ona z bratem napisała wszystkie piosenki, że to jest po prostu bogaci rodzice i ten wątek. I to odebrało jej bardzo dużo takiej autentyczności w oczach ludzi, że jednak gdzieś w głębi, w serduszkach mamy wszyscy coś takiego, że właśnie to backstory jest dla nas super ważne i ta twórczość musi wypływać właśnie nie z promptów, tylko z przeżyć, z uczuć i tak dalej. I tego na szczęście, nasza ewolucja nie nadąży za AI, więc te nasze pierwotne instynkty współdzielenia jakichś przeżyć pozostaną i tego się nie wypleni, tak mi się wydaje. No to jeszcze mam w takim razie pytanie do Mateusza. Co sądzisz, Mateusz, na temat współpracy między muzykami a systemami AI w procesie twórczym oraz grze na żywo? Przede wszystkim... Bo tak, wiesz, ta pauza mnie troszkę niepokoi. No dobra. Przede wszystkim teraz tak naprawdę dokonuje się ogromny postęp w
tym, w jaki sposób te narzędzia są opakowane. Dlatego, że korzystanie ze sztucznej inteligencji cały czas w dużej mierze jest procesem mocno technicznym, programistycznym, akademickim. Żeby zawołać sobie inferencję, czyli żeby uruchomić taką sieć neuronową na przykład, ja muszę znać język programowania. Z reguły to jest Python. Muszę mieć to zainstalowane na komputer i tak dalej. Jest pewien aparat techniczny, którego muszę użyć, żeby się czymś takim posłużyć. Natomiast coraz częściej narzędzia związane z muzycznym AI są już na przykład wdrażane w postaci wtyczek VST albo w postaci jakichś właśnie narzędzi, które mają interfejs instrumentalno-gałkowy, taki, do którego przyzwyczajony jest muzyk, artysta, wykonawca. Więc wydaje mi się, że postęp muzycznego AI, takiego muzycznego AI, które rzeczywiście jest jakimś tam narzędziem ekspresji, będzie też mocno sprzężony z postępem i jakby z liberalizacją metod wdrażania tego AI, tak? Czym prostsze to będzie w użyciu, tym więcej osób będzie z tego korzystać. Chat GPT, skrót GPT to jest Generative Pre-trained Transformer. To jest gigantyczna, wielomiliardowa sieć neuronowa, której budowa i której używanie jest nieprawdopodobnie kosztowną i trudną rzeczą, ale wszyscy z tego korzystają, bo jest jeden prompt, jest pole tekstowe, gdzie jakby interfejs tego jest ultra banalny dla każdego, tak? W muzycznym AI taka sytuacja jeszcze nie ma miejsca, więc wydaje mi się, że tutaj rozwój też tych wdrożeń, tych technologii będzie bardzo mocno wpływał na adaptację tego. Natomiast jeżeli chodzi o wykorzystywanie sztucznej inteligencji w grze na żywo, to wychodzę tutaj już w ogóle na ultraentuzjastę, ale też jestem bardzo entuzjastyczny, jeżeli chodzi o to, jakich możliwości to dostarczy również właśnie w grze na żywo. I gra na żywo moim zdaniem kompletnie nie jest zagrożona. Jakby ludzie są tak zbudowani, że lubią patrzeć, jak inni ludzie robią trudne rzeczy. Komputery grają w szachy lepiej niż ludzie, już nie wiem, ze 30 czy coś koło tego. Szachy mają się lepiej niż kiedykolwiek. Tak jakby wyrzutnia balistyczna miota kulą dalej niż jakikolwiek kulomiot, ale nie wysyłamy wyrzutni balistycznych na olimpiady, całe szczęście. Więc cały czas lubimy patrzeć, jak ludzie robią trudne rzeczy. W momencie uwierzcie mi też, w tej chwili zastosowanie AI na żywo jest trudne i to, co zobaczymy tutaj już za chwilę na żywo, będzie naprawdę interesującym wydarzeniem. Mieliśmy tutaj okazję porozmawiać i z Gniewkiem, i z Robertem, więc ja jestem tutaj niesamowicie entuzjastycznie nastawiony, jeżeli chodzi o ten dziwaczny setup. Natomiast wydaje mi się, że będzie to wykorzystywane na żywo, będzie to wykorzystywane również tak jakby zakulisowo, do samych procesów produkcyjnych. Natomiast ze względu na to, że są to technologie nowe i ze względu na to, że trudny jest reverse engineering takiej sieci neuronowej, nie wiemy, co tam siedzi w środku, nie wiemy, na czym to było uczone, nie wiemy, czy autorzy materiału trenującego koniecznie chcieliby, żeby to było uczone na ich materiale. Tak? Duża część tych pytań nadal jeszcze pozostaje bez odpowiedzi, ale myślę, że teraz jest właśnie najlepszy czas, żeby się tym interesować i szczególnie ważny jest tutaj głos artystów, wykonawców, muzyków. Myślę, że jest to technologia, której należy się nie bać, tylko po prostu wsiadać do tego pociągu jak najprędzej. No a my za chwilę też wsiądziemy do bardzo ciekawego pociągu. Weźmiemy udział w niecodziennym koncercie i chciałabym, żebyście Rafał i Gniewko opowiedzieli w ogóle, jak wyglądały przygotowania. No po prostu zareklamujcie ten wspaniały projekt. Znaczy tak, dużo z tego, co tutaj koledzy powiedzieli. Robert, oczywiście, że Robert. Dzięki Maciek. To właśnie były procesy, przez które przechodziliśmy, tak. Mogę trochę zdradzić. Zaczęło się od czata GPT i to była główna inspiracja w zasadzie, tak. Pierwszy raz sięgnęliśmy po AI, żeby zrobić coś muzycznego, tak, bo wcześniej działałem z Gniewomirem i kombinowaliśmy dużo na perkusji, tak, co tam zrobić ciekawego. No i potem to wszystko maszyna ruszyła, tak. Ja tylko nie będę za dużo opowiadał, ale ścieżka, ta droga, wykorzystanie AI w muzyce, to nie była łatwa droga, jak niektórzy mi tak czasem wspominają, a grasz z AI, no to co się martwisz o koncert, przecież on się sam zagra.
Nie. Samo się zrobi, prawda? Ja tutaj właśnie często przytaczamy z Robertem przy wielu okazjach. Ktoś napisał pod jednym z naszych materiałów post, komentarz, że co to za przyjemność, jak za was wszystko robi AI. Po czym następnego dnia, żeby wydobyć jedną frazę, która by dla nas była ciekawa, spędziliśmy 7 godzin. I to poszukiwanie jest niezwykle interesujące, ciekawe i efekty tych poszukiwań będą mogli państwo usłyszeć. Ja tylko odniósłbym się do wypowiedzi i do pytania Rafała, ponieważ to jest bardzo ciekawy temat i to właśnie, o czym wspomniałeś, że walor edukacyjny jest niezwykle tutaj ciekawy. Ja bym taką myśl tylko rzucił, że może to nie jest dla ekspertów chat GPT-4 na przykład, jeżeli chodzi o muzykę, bo sam też próbowałem i dużo jest tam błędów i to też prowokuje taką myśl, to my bądźmy fachowcami jeszcze większymi, żeby się mogli weryfikować tą wiedzę, bo czat też bardzo fajnie halucynuje, opowiada nam, żeby to było wszystko ładne, okrągłe. Jak ktoś nie ma bardzo dużej wiedzy specjalistycznej, to oczywiście zostanie zmylony, ale jeżeli na przykład ktoś chce zacząć grę na gitarze i może do czata wpisać za darmo do nauczyciela swojego wirtualnego, to też może podnieść bardzo poziom całego rynku muzycznego, bo coraz większa ilość artystów może powstawać na tym poziomie medium, a jeżeli ktoś by chciał wyjść dalej, to na Pułczyńską i na lekcje i wtedy można się nauczyć. A jeżeli chodzi o nasz koncert, który zaraz nastąpi, to przede wszystkim jest to nasza niezwykle ciekawa dla nas podróż, mamy nadzieję, że dla państwa też, poprzez różnego rodzaju pejzaże dźwiękowe, opowiadania. Futuropolis to 9-częściowy zbiór opowiadań, gdzie AI traktuje o różnych sytuacjach, o przyszłości właśnie obcowania AI z człowiekiem, też rozbiera ludzką psychikę na czynniki pierwsze. I co jeszcze, Robercie? Znaczy tak dla pewności, żeby było jasne, czyli historie, które zostaną opowiedziane, nie zostały napisane na pewno przez nas. Tak. Cała narracja i też właśnie przebieg historii jest napisany przez chat GPT. Tutaj poprosiliśmy, żeby po prostu było to w stylu naszego wspaniałego wieszcza, czyli Stanisława Lema, i takie lemowskie nowe opowiadania chcielibyśmy państwu przedstawić. My już nie możemy się doczekać, a jeszcze dodam, że ja mam w ręku akurat coś bardzo analogowego i bardzo namacalnego. To jest winyl, który można dzisiaj nawet nabyć w bardzo ograniczonym nakładzie, absolutnie przedpremierowo. No i cóż, bardzo wam dziękuję. Naprawdę każdy wniósł do tej dyskusji bardzo dużo moim zdaniem i mam nadzieję, że nam się też troszeczkę rozjaśniło w głowie. Zapraszam państwa na 10 minut przerwy, a już za chwilę koncert. On a distant planet Xylof, where reality and abstraction are entwined, there exists a mirror. However, it is not an ordinary mirror which reflects physical entities. It is a mind mirror, which reflects deep thoughts and feelings of those who have the courage to look in it.